Witajcie w pierwszym odcinku z serii tak zwanych prac domowych. A czemu prac domowych? Bo podczas gdy blacharz robi swoją robotę, ja sobie przytargałem praktycznie wszystko, co jest wyjęte z tego auta. I z dawcy. Plus inne dodatkowe części, które zanabyłem drogą kupna. I zaraz przystąpimy. Część już wstępnie umyłem karszerem, takich najbardziej brudnych. Na przykład mój bak, włosie, dwie chłodnice, skrzynia biegów i karton pierdół. Boże, skrzynka pierdół. I zaraz będę przystępował do dokładniejszego pomycia tego wszystkiego i pomalowania części rzeczy. Zacznę od rzeczy, które wymagają malowania, czyli montaż przedniego stabilizatora, osłona skrzyni i tak dalej, a później będę powoli mył całą resztę. Że zaraz wam pewnie będę pokazywał część efektu. No to tak, pierwszy etap mamy zakończony. Zajęło to jakieś 3 godziny, żeby wszystko poczyścić. Tyle, ile się dało niektóre rzeczy, jak na przykład tą osłonę i resztę osłon od wydechu. Skrzynia też już wyczyszczona, nie jest idealna, ale lepiej nie będzie, trudno. Naprawdę męczyłem ją solidnie i już lepiej nie chcę być. Więc teraz biorę dekorala, pindzel i przystępujemy do malowania. Jak będzie pierwsza warstwa schła, to myję jeszcze całą resztę. Dobra, części schną, pierwsza warstwa nałożona i przystępujemy do całej reszty badzieja, którą trzeba pomyć. Większość rzeczy pomyta, tam jeszcze w zlewie leży przepustnica. I będę zaraz malował drugą warstwę, a tuż po tym umyję większe rzeczy, czyli nadkola, bak paliwa i podszybie, bo okazało się, że dawca ma bardzo ładne, niezniszczone podszybie i wszystko się odkręciło. Czy pomalowałem rozpórkę pod kolor nadwozia? Być może. Wszystko pomalowane drugą warstwą. Radośnie sobie schnie. Skrzynia też sobie radośnie schnie, a resztę rzeczy skitrałem już w magazynie. Mam jeszcze problem, bo muszę w jakiś sposób odkręcić poduszkę z jej mocowania, a to jest wszystko tak zakorodowane. No nic, będę kombinował. Może się uda. I to by było tyle w dzisiejszym odcinku. Widzimy się w następnym.